Zawodnicy po walce, zobaczmy jak wyglądają. Pamiętajcie, mordeczki, Shelly nigdy się nie cofa i nigdy się k***a nie poddaje. I jak mówię, zawsze tak robię. No, także będę się do was odzywał pewnie jutro na spokojnie. I bardzo serdecznie dziękuję wam za wsparcie. Powiem szczerze, ja tego Shelly'ego miałem kurwa za zjeba po tym jak... No, mówię szczerze, nie? Nie uważam, żeby był zjebem, ale kurwa... Po tych konferencjach z Piechowiakiem i tym wszystkim, kurwa, no totalnie nie pałem do niego sympatią, ale i analogicznie bestia, jak wszedł wtedy do Neymana, też miałem bestię za zjeba, ale od tamtego momentu bestia wszystko, co robił, tak pod względem, no tak publicznie, czy się wypowiadał, czy coś, mega w porządku, też zresztą z nim rozmawiałem i też jakiś ten... Jakiś szacunek jest i z Shellym jest podobnie, nie? Eneba.com to rynek z ponad 10 tysiącami produktów cyfrowych, ciągle powiększając się biblioteką, aby sprostać Twoim zainteresowaniom. Mogą zapewnić Ci najgorętszą ofertę na rynku ze wszystkich tytułów, nowych lub starych. A dzięki doskonałemu wynikowi Trustpilot możesz mieć pewność, że Twoja gra będzie kontynuowana bez żadnych problemów. Eneba.com uważa, że klient nie powinien martwić się, czy jego kod będzie działał, czy nie. Dlatego oferuje wsparcie 24/7, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, jakie możesz mieć przy zakupie. Z kodem rabatowym SHWER3 3% zniżki na cały asortyment. Polecam. Efekt Neymana. Wybrali, we mnie wierzyli. Naprawdę... Ja wam jedyne, co mogę obiecać, to, że nigdy w siebie nie zwątpię i mam nadzieję, że wy też tego nie zrobicie, bo pamiętajcie, że nie tak się zdobywa świat. No, nie wolno się poddawać. Zawsze trzeba walczyć do samego końca, choćby był na straconej pozycji. No dobra, drodzy, tutaj na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku, Messengerze, wszędzie, gdzie tylko jesteście i się martwicie. Zacznę może od tego, że przede wszystkim chciałbym bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować moim sponsorom, czyli bez was przygotowanie się do tej walki, do mojego debiutu w Fame MMA, no po prostu byłoby bardzo trudne. Doceniam, przykro mi, że zawiodłem, ale mam nadzieję, że chociaż odrobinę do tego ciężkiego knockoutu tę walkę oglądało się dobrze. Dalej, było mi niezmiernie miło debiutować z Piotrem Shellym Shelligą w tak dużej arenie, przy tak fantastycznej publiczności. Kurwa, szczególnie biorąc pod uwagę to, że no dawno... Najważniejsze, że są razem. Oczywiście, że ten... To kurwa źle zabrzmiało, ale chodziło mi o to, że nic mu nie jest i wiesz, jest żona z nimi, bo to chyba żona, nie? I tyle, i zdrowia. Nie przewijaj? Okej. Okay. Po prostu byłoby bardzo trudno. W arenie przy tak fantastycznej publiczności. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że no dawno gali i to jeszcze w drugim chyba pod względem wielkości obiekcie w Polsce po prostu nie było od wielu, wielu miesięcy, więc to było dla mnie naprawdę... Nie, no chyba nie. No. Ile tam? 12 tysięcy? Kurwa, to sam z pamięci bym 5 większych wymienił. Miałem swoje młodzieńcze marzenie. Wytrzymałem te 7 miesięcy bardzo ciężkich treningów. 7 miesięcy, o kurwa, to długo. Trenera Przemysłowa Szyszki, jestem z siebie bardzo dumny. Oczywiście nie jestem dumny z tego wyniku, ale jestem dumny, że wytrzymałem, dałem radę. Co jeszcze chciałem powiedzieć, zrobiłem to, odpowiem na te pytania, które tak do mnie spływają, do mnie i do Agnieszki. Zrobiłem to dla naszego zmarłego synka, który zmarł 25 stycznia. Co to jest? Pytacie, o co chodzi, czy mam nowotwór, czy jestem chory, kto umarł, czy tata umarł. Chodzi o naszego synka, po prostu go straciliśmy i całe przygotowanie i cała ta walka, liczyłem, że zwycięstwo będzie dedykowane jemu. Jest mi przykro oczywiście, że przegrałem, ale o teraz kurwa. Bardzo ważna rzecz. Szukałem, wróciłem oczywiście jeszcze na halę, dałem kilka wywiadów, jeżeli będziecie mieli ochotę, to możecie sobie obejrzeć gdzieś tam na YouTubie. Szukałem Piotrka Shelly'ego Shelly'ego i chciałem mu się pochylić w pas i pogratulować świetnej walki i fantastycznego knockoutu. Miałem okazję zobaczyć ten knockout w szpitalu i powiem wam, wow, takie knockouty to się widzi na gali UFC. Nie trzymałem tej lewej ręki wysoko, gdzieś ta broda również wysoko, jakieś takie nawyki z karate, ale co jest bardzo ważne, nie ujmuję Piotrkowi zwycięstwa. Popełniłem błąd, on go wykorzystał, jest zwycięzcą i bardzo mu gratuluję. I proszę, nie piszcie nigdzie i nie gadajcie, że Lucky Punch, że miał farta, że był podłączony i tak dalej, i tak dalej. Jest lepszy, tego wieczora był po prostu lepszy i Piotrek
Gratuluję Ci z całego serca zwycięstwa. Pozdro. Pozdrawiamy, zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy. Jazda. Było dobrze. Bardzo dobrze było. Bardzo dobrze. Ten gość zrobił kawał dobrej roboty. Zabrakło troszkę jeszcze szczęścia. Wszystko było dobrze, naprawdę. Nie, no szczęścia nie. Moim zdaniem Patrycji zabrakło siły w ciosie, nie? Bo i była szybka, i była zwinna, i się... I... Tylko kurwa moim zdaniem za lekko biła, nie? Jakby trochę siły tam brakowało. Ale ja się nie znam. To raz. A dwa, czemu ten trener Andrzej Kościelski nie jeździ na ze swoimi zawodnikami tutaj no fame? Będzie zajebiście następnym razem. Buziaczki, dzięki za wasze wsparcie i obserwujcie tego typa. Obserwujcie tego typa. No i oczywiście z trenerem Andrzejem Kościelskim pewnie będziemy rozmawiać już jutro. Siemanko wszystkim. No niestety już po walce tak się skończyło, jak się skończyło. Szkoda w chuj, bo naprawdę czułem się bardzo dobrze. Czułem się silny. Złapałem za tą nogę, przyszedłem do siatki nawet, ale no, cios spadł niestety i walka się skończyła. Gratulacje dla Arka. Ja się muszę zastanowić, co teraz. Przepraszam na wszystkich, którzy we mnie wierzyli, wszystkich, którzy mi kibicowali, mój sztab trenerski cały, że to tak wyszło, jak wyszło. Nie jest mi powiedzieć wstyd, no, ale to było naprawdę dobrze. Wszedłem w walkę, taki świadomy w pełni, pierwszy raz w pełni świadomy wszedłem w walkę. I niestety skończyła się tak, jak się skończyła. I muszę się zastanowić. W sensie to bardzo boli, nie jakiś cios, tylko boli to tak w środku, że tyle miesięcy pracy i na marne. Przepraszam wszystkich jeszcze raz. No siemanko, ja jestem w hotelu. Mi sobie dziękuję za te wiadomości. Oczywiście postaram się odpisać na każdą, ale jest tego tak dużo, że aż się dziwię, że jesteście ze mną. Szkoda, naprawdę wielka szkoda. Nie czuję smutku, już mi smutek przeszedł. Czuję taką złość z tego względu, że wszystko było dobrze. Wszystko było dobrze, zapałem go za nogę do obalenia na środku oktagonu, przeszedłem z nim po prostu siłowo, świetnie. Przeszedłem z nim przez cały oktagon, aż pod siatkę. Na Kubańczyka nie mogłem ruszyć. Z Arkiem przeszedłem, kurwa, cały oktagon. Już sobie tam wstałem. Tak ja się będę tłumaczył? Ja się będę tłumaczył tak. Chciałem przeprosić wszystkich widzów Ksaju, nie chciałem go zabić, no. Po prostu jestem zbyt dobry, kurwa, no poszedł lewy, kurwa, dorzuciłem dwa, prawie jeszcze w locie, kurwa, kolano dostał. Przepraszam, nie chciałem go zabić, no, nie chciałem, no, ale kurwa, no, po prostu jestem zbyt dobry. Tak się on tłumaczył, wy kurwy jebane. O. Gdzieś tutaj. Odcięło mnie, no straciłem świadomość. No później to co pamiętam, to jak już się pytał mnie. A jak przegram, to co powiem? To powiem, że miałem pecha i że coś tam i tyle, no. I że ogólnie nie moja wina i ten. No ale ogólnie raczej będę się na pecha powoływał. Ratownik, czy wiem jak mam na imię i potem Jarosz, czy mogę usiąść, to powiedzieć, że tak. Wstałem, to mnie jeszcze lekko zachwiało. No to było KO chyba takie tutaj. Na banie. Także no. Szkoda, bo. No i dlatego jestem wkurzony. Oczywiście nie na Arka, bo on wykonał swoją robotę. Po prostu trafił mnie w punkt. Ale na to, że to się tak skończyło, bo już trzymałem tę nogę. Czułem się silniejszy. No mówię, Kubańczyka nie mogłem ruszyć, a tego cały oktagon przeszedłem z nim tak naprawdę. Także siłowo było fajnie. I cieszę się. No, cieszę się, że tak wszedłem w tą walkę. Szkoda tylko, że tak się skończyło. No ale gratulacje jeszcze raz przepraszam. A ja rozmawiałem z jego trenerami i zupełnie inny pomysł był na walkę. Znaczy, że oni umówili, nie? Jak układali game plan. Chyba miał się z nim bić w pół dystansie, czy coś takiego, nie wiem. Przepraszam wszystkich, których zawiodłem. Może miał swoją wizję. No nie tak to miało wyglądać, no ale no, tak jak sam mówicie, taki jest sport. Głowa do góry poboli kilka dni, bardziej duma. I to, że tyle wyrzeczeń poszło, tyle poświęconego czasu. Jakby całe życie poświęciłem na to, całe życie, wiecie, te, które mam na co dzień.
na treningi. No ale czułem się lepiej. Oby do zobaczenia. No nie składam jeszcze rękawic. Dobra, trzecia godzina, a ja grzecznie wracam do domu, jeszcze prowadząc przy tym. Będę pewnie za jakieś półtora godziny, więc jutro, kochani, spróbuję odpisać chociaż na jakiś ułamek tych wiadomości, które od was dostałem. Bardzo wam dziękuję wszystkim za wsparcie, jesteście wielcy. Kurczę, no i co, mam nadzieję, że kolejna walka będzie walką o pas. Okej, okay. Sobie pojechali nad jeziorko. Kurde, ile dziewczyn fajnych. Jakby się potknął i wypierdolił? Ała. Pierdolę, jestem po walce, słuchajcie. Była bitka zajebista, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja osobiście czuję, że wygrałem. Odjęli mi ten punkt jeden. Według mnie niesprawiedliwie. Czuję się na zwycięzcę, jest zajebiście. Trener zadowolony, zajebiście było. Kurde. Dajcie mi 2 miesiące, żebym potrenował, a nie kurwa jeden dzień. I wyjaśnię, kto jest królem. Słuchajcie, na ostatnią chwilę, bo dzisiaj był na zawodach Kacper, przyjechał do mnie do narożnika. Rano dwie walki wygrałeś, 2 złote medale, no i oczywiście Marek, więc słuchajcie, naprawdę dziękuję wam. Tak, jak mówiłem, słuchajcie, dałem z siebie 100%, jestem bardzo z siebie zadowolony. Trochę niefajnie, że mi odjęli ten punkt, nie chciałem przecież go uderzyć w twarz, to było w samoobronie. Sędziowie dali remis, ja się uważam za... A za co mu odjęli punkt? Że go kopnął w twarz? Czy co? Ja nie pamiętam, kurwa, nawet. Wiem, że tam, że chyba Zabielski był od dołu i jak go kopnął? Z leżanki na brodę but. A dobra, a teraz jest pytanie. No przecież możesz kopać od dołu. Ale nie możesz go kopnąć w twarz. Maksym był na kolanach. Okej. Okej, dobra. To przepraszam. Wygranego. Nie przygotowywałem się, wziąłem tą walkę z dnia na dzień. Zobaczycie, co będzie. Jak mi powiedzą 2 miesiące przed, jak się przygotuję, będzie egzekucja na moim przeciwniku kolejnym. Jak Filip sobie ćwiczy 3 razy w tygodniu na lajcie i sobie w piątek i w sobotę idzie na imprezę, wchodzi z dnia na dzień i robi coś takiego, to wyobraźcie sobie Filipa Zawielskiego, który przykłada się do treningów i trenuje przez 2-3 miesiące. Ja może brzydki, ale najlepsza polska dziennikarka piękna. Jutro albo pojutrze wrzucę, pytacie o ten konkurs, że tam trzeba kurwa podatek sprawdzić, to jest wszystko w 100% legalne, wszystko jest kurwa odprowadzane, hejterom chuj do ryja, elo, spójrzcie, kurwa połamana ręka, i co, i wyjebane mam, kurwa, jedziemy tutaj na pełnej walczy, tilaj daj, skurczy byki, co. Jebać was, hejterzy, dziękuję wam wszystkim fanom, do następnej walki się przygotuję. Podchodzę do mojego, kurwa, najlepszego sztabu. Co, ta kurwa, nie trenowałem i mamy to! Nie trenowałem, kurwa, na ostatnie trzeba trenować, ale to też dzięki... Przepraszam, trenerze, wiem, że trochę wstydu, ale to dzięki łowcy skór też. Słuchajcie. Kurwa, z Mirkiem to chciałbym porozmawiać przez 2 godziny. Idol. Trener z Dargardu. 3 treningi zrobił, to jest nieodpowiedzialne. To jest nieodpowiedzialne. A słuchajcie... Fogstar Wrestling, baby! I te wejścia w nogi. I jeszcze najlepszy menadżer, który też ma na imię Amadeusz. Najlepszy władca team... piekieł pokazał, że może oszukać przeznaczenie pomimo... Słuchajcie, mordeczki, oczywiście pieniążki zostaną przekazane dla Boxdela, ale wkurwia mnie jedna sprawa, bo umówiliśmy się na łokcie, miałem zepsute 2 ręce i w pierwszej rundzie jestem przekonany, że wykończyłbym go łokciami. Znaczy, no wiecie, nie ma co teraz gdybać, ale taka była umowa, przyjechałem na miejsce i dowiedziałem się, że nie ma łokci. Oczywiście nawet bym nie przyjął tych 100 kale, nawet jakby Boxdel chciał je oddać, ale wkurwiło mnie to niesamowicie, miałem zepsute 2 ręce, i wiecie, i przez to nie mogłem nimi bić, ale dziękuję ci za to bardzo, WG, że dałeś mi swój pierścień. Oczywiście dołączam do chudych byków,
Dzięki, bo pytałem się sam ciebie, gdzie zrobiłeś kupić, chciałem sobie kupić taki sam. Na szczęście dostałem twój, ale zmienimy z WG na WP, Władca Piekieł. Pozdrawiam was, mordeczki. Lecę sobie świętować, ale naprawdę niesamowicie mi to wkurwiło. Wyobraźcie sobie, że miałem kontuzjowaną jedną i drugą rękę. Nie będziemy się wydawać w szczegóły, co to były za kontuzje. Macie wywiad, na którym Catman, który jest też Catmanem na UFC, potwierdza, że były. Słuchajcie, mordeczki, chciałem podziękować Wojtusiowi za ten pierścień. Ma on dla mnie dużo większą wartość niż pieniądze. Tym bardziej, że pytałem Wojtka, gdzie sobie go zrobił, bo chciałem sobie zrobić taki... Połamana ręka, nie trenowałem, to już żałosne. No i tak wygrał. Więc no. Sam dzięki. I oglądajcie kanał Chude Byki. A ty z połamaną ręką będziesz walczył, czy jak Boxdel? Jakbym złamał rękę, to bym nie walczył. A wiesz dlaczego? Bo nie muszę. Więc no, ja nie ryzykowałbym późniejszymi konsekwencjami tylko po to, kurwa, żeby jednorazowo jakieś siano przytulić i wyjść, kurwa, połamany. Więc no, szkoda zdrowia po prostu. Ja to wiesz, ja to mniej więcej mam w piździe, nie? Ja nie idę tam, kurwa... Nie idę tam, kurwa, walczyć o lepsze jutro, czy zostawić tam, kurwa, 5 lat życia na rehabilitację. Ja tam idę, kurwa, ma być śmiesznie, ma być zabawnie. Lekko poddymimy, trochę pobiegamy, coś tam uderzymy. Może wygramy, nie? Na takiej zasadzie. Chyba tam dołączyłem. Niby dołączyłem, ale jeszcze zobaczymy, bo nie chcę zawczasu nic mówić. Dzięki jeszcze raz za pierścień, zajebiste. Moi drodzy, jednak walczenie w klatce nie jest tak łatwe, jakby się mogło wydawać. Przepraszam najmocniej, jeżeli liczyliście na coś więcej. Ja mam nadzieję, że pokazałem coś tam fajnego. Pozdro. Siema widzowie, ja już trochę ochłonąłem. Dziękuję za całe wsparcie, ale jestem mega wyjebany. Popo zadowolony, no, ugadałem z nim. Nie udało mi się nadzieję, z mikserem pogadać, ale z Popo rozmawiałem. Chyba mi się trochę... I z Jabczankiem. Dzięki za całe wsparcie. A ja po zjedzeniu udam się do Morfeusza, bo jestem fest wyjebany. To była moja ostatnia walka. Zrobiłem wszystko, by wejść do oktagonu z dobrym cukrem. Przez 2 godziny utrzymywałem 120-130 mg na chuj wie co. Ale pod wpływem stresu i adrenaliny na czas walki podniosło się do 320. Lekarz mi powiedział po walce, że to adrenalina i z cukrzycą nie powinienem walczyć, bo ciężko kontrolować stres i adrenalinę. Gdy mam wysoki cukier, to spinają mi się bardzo mięśnie i szybko się męczę. Mogę nauczyć się trzymania gardy, ale cukrzycy nie przeskoczę nigdy. Walki nie są dla mnie. No to tak szczerze, to się trochę wkurwiłem. Przepraszam wszystkich, których zawiodłem. Wrażenie na ryjcu się szybko zagoją. Martwię się tylko nogą, bo pogłębiłem kontuzję kolana i muszę sprawdzić ją znowu na rezonansie. Mam nadzieję, że będzie ok. No to na chuj się ze mną na walkę umawiał. Przepraszam sędziego. Jarosz tam, kurwa, dostał. Właśnie wyjeżdżam z hotelu i jak tylko dojadę do Warszawy, to nagram jakieś story. Wrzuciłem post, możecie przeczytać opis. Dzisiaj wjedzie filmik z przygotowań, z całej otoczki walki i kilku słów ode mnie. Dzięki wielkie jeszcze raz za wsparcie. Jeszcze nie mam tyle sił, żeby w ogóle tak na spokojnie nagrać, ale jak dojedziemy do Warszawy, to na pewno coś wrzucę. To jak szczęśliwa piosenka. Przepraszam wszystkich, którzy mi kibicowali. Totalne odrealnienie, gdy się wchodzi do oktagonu. Jakieś tak dziwne uczucie. Wszystko się naprawdę rozmazało dookoła klatki. Widziałem tylko Marcina. Ciosy, które dostawałem, nawet jakoś tak nie bolały. Dopiero teraz mnie głowa zaczyna boleć. Zynia, Grafon albo Wardenga. To będzie potężne trio przegranych. Kto będzie najgorszy? Najgorszy to będziesz ty, kurwa, frajerze. Ja będę o parę baniek bogatszy. Wejdę i za 9 minut, kurwa, skasuję twoje 20 lat pracy.
A jak mi najebią wcześniej, kurwa, to jeszcze mniej się napracuje. A cię stary, kurwa, bije za darmo. Jebać cię, kurwa, śmieci, kurwa, pluję ci na matkę. No nic, to bym po prostu gorszy, kurde. Przegrałem to też trochę w głowie przed wyjściem. Bicie się po mordach chyba nie jest moją domeną. Fajnie, no. Mały to cały balon, cały balon. Nie wypełniony helem, a wypełniony trawą. Coś ci nie pasuje, idź pograć w akao. Chcesz podbić po stu, nie to podbijaj śmiało. Leci balon, szykuj działo. Wszyscy na zielono bawią się, a nie na biało.